Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to przed wami to, na co czekali wszyscy, łącznie ze mną, to co te gierski lubią najbardziej, czyli See You Sam 3. Kolejna gra, jeśli chodzi o fabułę, chronologicznie, po See You Samie 4. I jak sam mówił, przy ognisku, gdy siedzieliśmy na końcu czwórki, witamy się do Kairu. I panie i panowie, jest wiele informacji, o których wspomnę, jak już będziemy w grze. Jesteśmy w See You Sam Fusion. Jest to złączenie różnych DLC, różnych części See You Sama. Widzicie, mamy pierwsze stacie, mamy drugie stacie, mamy DLC do drugiego stacia. To jest chyba Tech Demo, nie jestem pewny. Play a Level from Valley Episode. Ok, tu jest oczywiście trójka i jest DLC do trójki, która nazywa się Klejnot Nilu. I jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 odcinków będzie z trójki! Plus oczywiście DLC Klejnot Nilu, które też będę chciał nagrać, szczególnie dlatego, że mam to nie ograne, jak widzicie. Ani trochę. Ale okej. Lato w Kairze. Pierwszy poziom zaczynamy. Ja widzicie, tutaj miałem 4 na 19 sekretów. Dokładnie tak, 19 sekretów na tym poziomie. Gdzie? Alright, lecimy. Panie i panowie, gramy sobie oczywiście na normalu. Pierwszy raz tą formę będę grał na normalu. Zaczynamy. See You Sama 3. By the middle of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Ale nie wiedzieli. Zatem tak, mamy Time Lock. Time Lock oczywiście pojawia się na początku pierwszego starcia, w momencie, w którym się sam właśnie pojawia na środku tej maszyny. Zastanawiali się wszyscy, jak ten See You Sam wyszedł. Co to w ogóle jest? To jest właśnie Time Lock. No i co? Zaczynamy. See You Sama. Trójkę. Mamy oczywiście znowu licznik czasu u góry, licznik FPS-ów po prawej, wszystko tak jak było. Lecimy. Kascenkę. Chociaż wszystko będzie większej ilości FPS, bo ta gra ma 10 lat. Klej martwy. Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo. Lecimy! Approaching hot zone perimeter. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. Yes, see you some. No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Sand whale. Jesus Christ. I can't believe I'm out of shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. We've got incoming. Take a base of action. Oh, wiemy, Hanna, idę się wkurwiłeś. You don't got it! Ugh. I'm out! Peace out! Damn. Coś mam tu koło oka, nie mogę się tego pozbyć. Alright, zaczynamy panie i panowie.
Nie zależy nam na czasie, zależy nam oczywiście, żeby wszystko przekazać. Panie i panowie, Sirius sam czy jest właśnie w waszych rękach? O, fajnie, miałem kascenkę i byłem w pierwszej osobie. Oh, I'm so sorry. Okej. Okay. Gaska informacji, skoro już jesteśmy w grze. Dowiedziałem się prawdopodobnie z komentarzy, oczywiście dziękuję bardzo wszystkim komentarzom, że tak, sam obudził Mentala i zaraz musi go pozbyć, czego nie wiedziałem. W Sirius 4 Jones nazywa się Tom, ponieważ jak zabijamy Knuma, który zabił Jonesa wtedy, sam mówił, że tamten Jones ma brata, nie? I Jones to jest ich nazwisko po prostu. I ten w Sirius 4 to jest Tom, a ten Jones tutaj to jest ten Jones, którego znamy. Czyli to są dwie różne postacie, nie ta sama. Crow Team nie zepsuł nic, albo chciał wymówkę zrobić, krótko mówiąc. Ale skoro mi przekazanie taką informację, to powinno być. Okej. Okay. Czy jest jeszcze jakaś informacja, którą chciałem przekazać? Jeżeli mi się coś przypomni, to tak, jeżeli nie, no to nie. Dziękuję bardzo, że czekaliście na tą serię, że mam nadzieję, że będziecie oglądać wszystkie Sirius same i tak dalej, i tak dalej. Nie zależy mi, wiecie, żeby stać się kanałem Sirius samowym, bo tak to będę robił Sirius sama w kółko. Wiem, że to lubicie najbardziej. Ja też bardzo lubię Sirius sama, ale wiecie też na uwadze, że ja bardzo lubię inne gry. Chcę pokazać wam też inne gry, które uważam, że są godne pokazania, typu właśnie Beyond Good and Evil, którego dziękuję za ciepłe przyjęcie. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić nie tylko w Sirius samach, ale też w innych grach, prawda? Okej. Okay. Lecimy. Mamy Gnara i tu mamy już na początku, bez żadnych umiejętności mamy możliwość otworzenia Gnara wręcz. Czy uda mi się sekret dostać? Yay! Hello! I dobra, Hnac, po raz kolejny. Mam już Gnara za dobry początek, bardzo dobrze. I teraz tak, tu mamy młotek, który możemy już teraz zdobyć, ale młotek jest jeszcze tutaj. Sekretu, proszę bardzo. Elegancko. Gra studia Crow Team, bo oczywiście. Tam są klucze. Ja nie wiem, do czego te klucze są. Ale nie wiem też jednej rzeczy, ponieważ po tym sekrecie nie mam pojęcia, jak chcą zejść, żeby się nie zabić. I to jest taki mini problem, który ja zawsze miałem, wiecie? Jak zejść, żeby się nie zabić. No właśnie. Tego sekretu raczej nie będziemy zdobywać, ponieważ się po prostu zabije. I tyle. Okej, mogę już chodzić, zajebiście. Zacznijmy to szybko, miejmy nadzieję, że znowu to sekret zdobędziemy. Tak, zaświeciło się na zielono, powinniśmy zdobyć. Dokładnie tak. Rozwijmy drugiego na szybko. Dobra, nas. No i tego sekretu nie będę zbierał, ponieważ mówię, nie wiem jak go zebrać, tak żeby nie umierać. Także zjedziemy sobie drogą normalną, panie i panowie. Witamy w Kairze w ogóle. Słoneczny Kair. The chopper's FUBAR. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Hey, dude. Come on. Chodź. Big. Ooh. Pięknie. Tak jak mi wszystko dalej się trzyma. Po tych wszystkich latach. Mamy klucze, nie do końca wiem do czego one są i raczej się je dowiem, ponieważ nie wiem. Nic nie widzę po raz kolejny. Następny poziom będzie tragiczny, no ale to szczegół. Tu mamy kolejny sekret i przy okazji mamy bezgłowego, który już załatwiliśmy. Mini sekret odnaleziony. Czy tu mieliśmy coś właśnie jeszcze do zebrania z tyłu? Nie, chyba już zebraliśmy. Dobra, witamy w Kairze, panie i panowie. Słoneczny Kair oczywiście. Piękne ulice Kairu po apokalipsie. I jak słyszeliście na kascence, tym razem nie jest tak jak w czwórce i tym razem faktycznie no musimy się ratować. Cofnięcie do czasów przeszłych. Siema Knumie. Co tu pisze? Żadnych osłon, tylko człowiek. No i tak, możemy właśnie czytać już rzeczy i z tego co pamiętam, ktoś mi powiedział, to jest w ogóle sekret, który też bym chciał zdobyć. Ktoś mi powiedział też w komentarzu, że na początku jest napis, że to wszystko wina sama. Że sam wszystkiemu winien, ponieważ jak mówiłem, on obudził Mentala. I taki właśnie jest problem. Że to on obudził Mentala i on sobie wszystko naprawi, to nie? Dobra, sekret tu znaleziony. Zajebiście, mamy trochę pancerza. Pierwszy raz gram w tą grę na
normalu, więc może być ciekawie. Jestem ciekaw, gdzie jest ten napis, jeżeli gdziekolwiek. Tu jest zamknięte. A jest napis, jakiś kod? Tu wygląda jakiś kod, który może gdzieś wpisać. Ciekawe to jest bardzo. Okej, okay, no Kai ma swój specyficzny język, którego my raczej nie znamy. Możemy tylko czytować oczywiście z mówów, ale tak go nie znamy. Okej. Okay. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i pierwszy raz oglądacie mnie, jak Gamsy już sama, to przygotujcie się, że odcinki mogą być nawet po godzinie, godzinie 30, ponieważ lubię sobie pogadać. Lubię zajmować czas pierdołami różnymi. Więc przygotujcie się, że ja będę... I will take my time, po angielsku powiem, bo nie wiem się po polsku wygadać. Much better. Słyszałem z bohaterem, ale ciężko był napis, że jest, że nie jest bohaterem, nie? O, tutaj właśnie chyba. This is getting serious. Poszukiwany żywy lub martwy. Nie pisał tutaj, że sam nie jest bohaterem? I'm so sorry, pomijam pewnie strasznie dużo rzeczy, ale... To jest gameplay na YouTubie, nie? To jest let's play. To trzeba iść do przodu, inaczej ludzie się znudzą. A to wygląda, tak to wiecie. By tutaj godzinami szukał różnych rzeczy, ale I can't. I can't, I need to keep going. Chyba, ty nie jesteś jedyny, który tutaj będzie. Jesteś ty. Ktoś tu jeszcze? Tam będzie jeszcze kilka na pewno. Right? Nie wiem, czy trochę ciszej tej gry nie dam. Jeśli oglądaliście poprzednią serię moją, to wiecie, że drugi poziom będzie dla mnie koszmarny, ale damy sobie radę. Kilroy tu był. Czy ja sobie zajdę do Leroya? Pewnie nie. Okej, okay, no tu jest strasznie dużo napisów, które możemy odkryć. Nie wiem, czy odkryję wszystkie. Miejmy nadzieję, to sobie odpalę to, bo jest tutaj całkiem sporo. Mimo wszystko, a przynajmniej jeszcze jeden powinien być. Ale go... Ale są właśnie! O skurwysyny, dobre, Jezus! Chodźcie! Dostałem niepotrzebnie w sumie. Ale w pierwszym poziomie to życie nie jest aż tak ważne to naprawdę. Znaczy oczywiście ważne w kontekście tego poziomu, ale... Powinniśmy sobie poradzić na luzie, tak mi się zdaje. Czy gnały marzą o wybuchowych owcach? Maybe? Czy to jest sobie zajęte do Wormsów? Wybuchowych owiec? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones. Rodriguez took... Oh, Jesus Christ! Oh, shit! I śmierć tej dwójki, czyli Jonesa i Rodriguez'a, bo oni tutaj oczywiście umrą. Nie będzie już ich nigdy. Boli strasznie. Boli niesamowicie po twórcy. God damn, tą grę się w ogóle raczej teraz przeżywa. Aż dziwnie. Holy shit, okej. Okay. Siema panowie, nie mam broni na was, także ja się ewakuuję tu na bok na chwilę. Ponieważ tu jest sekret. Ojej, elektryczność. Co mówi, że gdzieś w sekrecie będzie laser gun. I tak właśnie będzie. Tylko nie pamiętam w tym poziomie niestety. Co jest minusem? No, wywaliło mi grę. Dobra, ja jesteś z powrotem, panie i panowie. Zobaczymy, czy tym razem mi wywali grę, go zabije. Nie wywaliło, wow, okej. Okay. Uroki starej gry, powiem wam, że trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność, gdy się nagrywa stare gry. Więc cóż, ciśniemy dalej. Nie wiem, czym skończyłem, ale wiem, że teraz jest zajebica kastenka. Hello, statku. Ty będziesz bossem. Ja cię pamiętam. To dwa razy, bo za pierwszym razem cię zabijemy. Daję dużo spoilerów, ale no... Taka ma 10 lat w tym roku. Więc fucking hell. Trzeba mnie dawać. Okej, my tu trochę early jesteśmy, no ale cóż. Korporacje sprowadziły nas... na nas klątwę z przestrzeni. Alright. Dobra, ja was to pozałatwiam, tak mi się wydaje, chociaż ciebie tak nie załatwię. Jesus Christ, powoli panowie. Ej. Gdzie? Z której strony? Tutaj, tak? Dobra. Uj, gnaj! Płasko, te gnaje są zawsze lepsze niż w czwórce. Przysięgam, że są strasznie fajnie, że zawsze fajnie wyglądają. Jak się wchodziło w Netflixa? Pukiem? Tak jest. Zobaczcie, jak on wygląda zajebiście. Mało tego, jeszcze mamy opis cały ich. I...
po kolei gra opisuje wszystko, co jest niesamowite. Ja mam przeciwników, wszystko, zajebiście. Ktoś jeszcze chce się tłuc ze mną? Tak, tutaj kolega. Chcę potańczyć. Wiem, że pomijam pewnie masę sekretów, ale wybaczcie mi. Starza się, o, tego nie możemy rozwalić nawet. No wow, okej. Czy coś tu było? Nie wiem, ale tutaj na pewno jest pancerz. Tu z tyłu coś może jeszcze być. Aczkolwiek nie jestem pewny. Być może jak najbardziej, ale tu jest życie. Nie, to nie, tu raczej nic nie będzie. Dobra, możemy iść dalej, panie i panowie. Najgorsze w tym, jak wywala wam grę i nagrywacie, to to, że potem musicie to montować, wszystko synchronizować, a to nie jest prosta sprawa. Tu jest fajny sekret. Podwójko sław, dokładnie. Tu mamy Rodriguez'a. A, bo to nie jest Rodriguez. Tylko okay, jakiś Heikkinen, czy ktoś tam. To jest chyba Rodriguez, nie? Też nie. Ciekawe to jest bardzo. To jest Sirius sam oczywiście. A nie, to są po prostu... Aha, to są twórcy gry. Tam mi się zdaje, to są po prostu twórcy gry opisani wszyscy i tak dalej. Okej, okay. To jest pancerz oczywiście dla nas na końcu. No, spoko. Fajna Jasław, bardzo mi się to podoba. Ciśniemy dalej, tu dostajemy pistolet. Hell yeah, nareszcie sobie postrzelamy normalnie. Bo to oczywiście sejwuje. Takie rzeczy warto sejwować dla siebie. Mr. Smith, Mr. Wesson, glad you could make it. O właśnie. Nasz kolega nie żyje, co jest bardzo niefajne. A my spotykamy... Znajomy dźwięk. Bardzo znajomy dźwięk. Kamikadze. Oh yeah. Będzie ich więcej, także lecimy. Tańczący z kamikadze, panie i panowie. No dobra. Ciśniemy. Hello, panowie. Fajnie, jak Sirius sama, gdzie ma się cały czas 60 klatek, nie? To I'm just saying. I'm just saying. Coś jest... Coś mało ich, albo mi się wstawało. No ty jeszcze oczywiście. Witaj, kolego. Tu jest sporo sekretów, także postaram się trochę pozbierać. Jeszcze mamy full. O, zajebiście nam idzie w takim razie. Nie pamiętam, co coś tu było. Nie, tu nic nie ma, tak? Nie ma tutaj nic, dobra. Wiem, że coś jest tam z tyłu za tym murem. Za tymi garażami, a tam... Jest ciężko się dostać niestety. Okej, tędy nie wejdziemy, tutaj musimy wejść z drugiej strony. Problem polega na tym, że wcale nie jest tak prosto się dostać. Tu się dostaniemy, dostaniemy clear na łeb. A jednak nie, mi się zdawało, że dostaniemy clear na łeb. Do Tomika dostaliśmy chyba amunicję, z tego co mi się wydaje. Powiedz nie lotom w kosmos. I agree. Okej, okay, tu sobie wchodzimy i czy nam się uda na pierwszy... Udało się, byliśmy! Byliśmy, ale mi się spadło. Okej, okay, ja mi się nie uda w miarę szybko... O, dobra, udało się, spoko, to musimy tutaj wejść dwa razy, jak pamiętam. Raz jest tutaj sekret odnaleziony, drugi sekret jest tutaj odnaleziony. Zajebiście. Wow, się wystraszyłem. Guys! Calm the fuck down! Wiem, że teraz jesteście w ogóle hot shit, bo rządzicie ziemią, ale bez przesady. Ja dalej jestem Sirius sam i mogę wam skopać dupę, kiedy chcę. Nie my wish. God damn it. Okej, okay, no czyli tu muszę drugi raz wskoczyć. Dało się, zajebiście. To mi się wydawało kiedyś trudniejsze niż wydaje mi się teraz, co jest ultra dziwne. No ale okej. Okay. Chyba tu jak zejdziemy, to dostajemy clear na łeb, także musimy się pilnować. Nie wiem, czy będziemy mogli wrócić, jak tutaj zejdziemy. Tak, chyba to zejdźmy, to zobaczymy, co tu jest. Okej, nie ma tu nic. Wchodzimy tu na podwójkę, dostajemy dwa klery na łeb. Spróbuję im obu głowę zdjąć. Dostanę drugiego. A zablokował się, to spoko. No chodź. To jest fajne, to co mamy, wiecie, melee. I to jest zajebiste, to mi się zawsze bardzo podobało. Bo strategie można różne robić i w ogóle... Epic. Tu mamy jeszcze rzeczy, sekret znaleziony, zajebiście, okej. Okay. Nie wiem, czy tam jeszcze nie było jakichś sekretów, gdzieś tam jakieś życie można było zbyć coś.
to było później tam, nie wiem, ale... przygotujcie się. Przygotujcie się wszyscy, panie i panowie, ponieważ za chwilę będzie jedna z najlepszych nut, jaka była kiedykolwiek w Serious Samie. I nie żartuję. Przygotujcie się i wzgórze, gdzie kamikaze lecą. Pamiętacie, co mówiłem w czwórce? Patrzcie na to. Słuchajcie. Ja się zamknę, słuchajcie. Yeah! Uwielbiam tą nutę. Miałem się zamknąć, nieważne. No i czy ta nuta nie była najlepsza na świecie? Owszem, była. Nie wiem, czy nie mamy czegoś tutaj po boku. Bardzo to jest możliwe, bo to było trochę dalej. Albo ja nie pamiętam już nic. Tak chyba może być. Goddammit. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha status? I lost contact. In pieces. Goddammit. Any survivors? Negative. And it's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Oj, Serious Sam, nie zmieniaj się nigdy. Wiem ci, największym kozakiem na tym świecie, jeśli chodzi o shootery z potworami, jest Serious Sam. I jest Doomslayer, jest Duke Nukem. Czy ktoś tam jeszcze może być? Nieważne. Nikt nie będzie większym koksem niż Serious Sam. Period. Chyba szukam sekretów jeszcze, i tak wiem, że nie znajdę wszystkich. To jest minus. Jestem ciekaw, gdzie są wszystkie sekrety. Może kiedyś obejrzę filmik na ten temat. O, w sumie spoko, dlaczego nie? Okej, okay, mi się dziwnie strzela w tym sygnałem po czwórce, to trzeba przyznać. Muszę się przyzwyczaić na nowo ze wszystkim. Dun 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 dun. Już mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba tak samo jak czwórka. Wiem, że każdy widział, kto się interesuje z Seriousa, ale mam nadzieję, że mój komentarz będzie fajny jakkolwiek. Po Seriousie trójce, dobrze chyba powiedziałem, zajmujemy się pierwszym stacjem, potem drugim stacjem oczywiście i na końcu Seriousam 2. Tak na sam koniec, żeby rozmaicić trochę Seriousama i żeby pokazać coś, co jest jajem, coś, co jest śmieszne, coś inne. Do czego się przyzwyczailiśmy, prawda? Ejo, to jest myłka na poziomie, powiem ci. Tego bym się nie spodziewał. Wow, to była zaścinka, to tylko jeden kamikadze był. Przestań, gro. A tutaj właśnie muszę się przygotować. Myk. I... o kurde. Pyk! Siema, stary. Zajebiście poszło. Mamy pistolet po raz drugi, nie wiem, po cholerę, mam dwa pistolety. Tam wcześniej i tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, no ale cóż. Mamy kolejny napis. Nie traćcie nadziei. Tam chyba jeszcze jakiś napis jest, pójdę go sobie zobaczyć. Przy okazji zobaczę za rogiem, co jest. I tu pisze. Nie uciekajcie. No Serious Sam nigdy nie ucieka. Serious Sam going head on everything. Nie wiem, czy ten obelisk nie można przeczytać. Chyba można. Będziemy go przeczytać, zobaczymy, co on pisze. Za chwilę kończymy poziom, bo ten poziom akurat jest krótki, jak to pierwsze poziomy. Nie można go odczytać, a szkoda. Można odczytać, co to jest dalej. Zapomnę, że coś jest. Nope. Alright, let's go. Tu mamy wielki napis do odczytania. Hieroglify. Przybyli na łodzi słońca. Ozyrys trzymał ster, a Anubis i Horus stali u jego boku. Och, Egipt. Mhm. Netflixa nam mówi, że Enter Cairo Museum. Locate Professor Stein. W porządku. Nie wiem, czy to jest po angielsku, jak reszta samo tutaj jest po polsku. Nawet mowa ich jest po polsku. Zgłupie. No ale och, well. Krodym się nie postarał z tym za bardzo, no ale nie będziemy tego wytykać, prawda?
teraz tak, mamy tutaj sekret, który jest w sumie złożony z dwóch części. Jako pierwsza część przed nami jest... są dwa kleje, które musimy rozwalić, które wyskakują tutaj z okna i... się pojawiają w zajebisty sposób. To jest pierwszy. I będzie jeszcze jeden. To za Jonesa, dokładnie. I jeszcze... a, dwa są jeszcze, trzy! Chyba wszystkim musimy głowę zdjąć, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam. Au, guys. No i te kleje są zawsze łatwiejsze do uniknięcia niż czwórce. To na pewno. Chodź. I właśnie dostaliśmy sekret, który jest związany z łukiem. Czyli z tym. Uwaga, przechodzimy przez ten łuk i ja sobie wezmę trzecią osobę, ponieważ pojawi się komitet pomitalny. I to było po angielsku, teraz po polsku, to jest bez sensu, no ale cóż. Spieprzenie, ponieważ go nazywasz kamikaze. There we go. All clear. Pominałem chyba... właśnie, pancerz. Gdzie mi 100 pancerza i 100 zdrowia. Więc zajebiście. Hopsa, hopsa, tra-la-la. Kończymy, see you sama. A przynajmniej pierwszy odcinek. There we go. Okej. Okay. Pierwszy poziom za nami. Time to do a little research. There we go. Pierwszy poziom Lato w Kairze jest za nami. 9 na 19. Udało mi się. Więcej niż normalnie uzyskać sekretów. Także zajebiście. Także mam nadzieję, że ten odcinek pierwszy wam się podobał. I będziemy razem w następnych odcinkach Siriusa Matryki. Jeżeli wam się podobało, oczywiście subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Polećcie filmy znajomym, może mi się spodobają, bo oczywiście chcę, żeby oczu na tym kanale było więcej, żebyście większym gronem coraz się radowali tymi filmami, żebyście mieli co oglądać, żebyście faktycznie bawili się dobrze oglądając te filmy, może tak. Tuka scenki nie będzie, także zapiszemy sobie grę. Przed hakiem demo Margarina Stream Achievement. jest na kanale playlista zapisy live'ów, gdzie grałem chyba kilka poziomów z Siriusa Matryki, ale nie interesujcie się tym, ponieważ jeżeli chcecie obejrzeć całą serię, to nie oglądacie tego zapisu, może tak. Seria YouTube. Proszę bardzo, zapisałem grę. A teraz się z wami żegnam, panie i panowie. Także cóż, trzymajcie się, mądrze, najcześć, pa i zapraszam was na kolejne odcinki z Siriusa Matryki. Trzymajcie się, pa, pa.